Cześć kochani, tu Agnieszka. Zapraszam Was na grudniowy projekt Denko. Jak zwykle trochę tego jest, to są kosmetyki, które wykończyłam w grudniu. To trochę jest takie oszukane Denko, bo chyba są tutaj dwie rzeczy, które jeszcze dosłownie jest ociupinka, tak nawet na niecałe użycie, ale też stwierdziłam, że wrzucę je tutaj, no bo nie będę trzymać do następnego Denka przez miesiąc. Niepotrzebnie. I tak mi się zapełni prawdopodobnie ten koszyk. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj jest zużyte i co jak mi się sprawdziło, są tutaj dobre kosmetyki, są tutaj, nie wiem, czy są tutaj gorsze kosmetyki, generalnie po prostu co zużyłam, jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. Sorry, zziajałam się, bo tutaj miałam Armagedon przed chwilą. W ogóle statywy mi się wywróciły z aparatem, lampa i wszystko. Dziękuję, koteczki, słodkie moje. Tak, jak sobie robiłam przerwę, bo nagrywałam wcześniej inny film. I cały czas chodzą, słuchajcie, cały czas mi chodzą. Teraz Kirosław znowu chce wyjść chyba. Non stop po prostu dzisiaj. Ja nie wiem, co im dzisiaj odwaliło totalnie. Drą się, drapią, łażą. Co chcesz? Kiro! Polują na siebie, wywracają wszystko. Cudnie. Ale dobra, przechodzimy do projektu Denko. I na początek pokażę Wam te dwa oszukane kosmetyki, których po prostu nie będę trzymać do kolejnego Denka opakowań. Jest to The Ritual of Ying Rituals marka Body Scrub, czyli scrub, po prostu peeling do ciała z solem, z solą i magnezem, z tego co widzę. I tutaj mamy peeling solny. To w ogóle nie piecze, a to ciekawe, ale jest to peeling solny i też jestem cała w futrze, w sensie w sierści. Peeling solny. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o tę serię z Ritualsa, to ta najmniej mi się podoba, te takie standardowe. Ta chyba najmniej mi się podoba. Ten zapach jest taki niby przyjemny, jest też najdelikatniejszy z nich wszystkich tak naprawdę, ale jest taki, ja wiem, taki jakiś mydlany dla mnie. Niby przyjemny, trochę roślinny, ale to nie jest moja bajka zapachowa, a zostało mi go dosłownie tyle, więc to jest na jedną nogę i tak stwierdziłam, że mu nie będę trzymać do kolejnego Denka. Powtarzam to po raz kolejny. Bardzo ładna w ogóle jest ta kolorystyka tego słoiczka. Także jeżeli chodzi o te peelingi, ja je bardzo lubię, to są peelingi olejkowe, ale to jest taki olejek, który... Czekajcie, delikatnie muszę ściągnąć tego kłaczka. To jest taki peeling, który... nie zostawia tłustej warstwy. W sensie myjemy się, robimy peeling i oklepujemy ręcznikiem i tak jakby on się wchłania w dużym stopniu i po prostu nic na tej skórze nie zostaje, jeżeli chodzi o taką tłustość. Może tak minimalnie, ale zostaje zapach. One są bardzo mocno perfumowane. Ten jest moim zdaniem właśnie najmniej perfumowany i ten zapach jest taki najmniej inwazyjny. Ale ciężko mi go określić. On jest jakiś taki generyczny trochę dla mnie. Nic tutaj nie ma w tym zapachu takiego, co by się mogło podobać. Taki po prostu kosmetyczny zapach. Więc raczej do tej wersji zapachowej, jeżeli chodzi o peeling, nie wrócę. Mam gdzieś jeszcze chyba żel pod prysznic, czy tam piankę pod prysznic do zużycia, więc zużyję, ale no to nie jest moja bajka po prostu, jeżeli chodzi o te zapachy z Ritualsa. Druga oszukana rzecz to jest balsam do ciała z mokosza, czekolada z wiśnią i jego zostało dosłownie, zaraz wam powiem, ile pod światło sobie spojrzę tutaj, o tyle, taka resztka, więc to jest też, o ile na dwa zużycia mi wystarczy, myślę, że jedno i znowu jakieś nogi czy coś i tyle. Bardzo ładnie pachnie, to jest czekolada z wiśnią, ja tutaj tej czekolady nie czuję, to muszę powiedzieć, tylko wiśnie po prostu, taką wiśnię jakąś kandyzowaną, coś takiego. Natomiast jest to zapach bardzo przyjemny. Lubię te balsamy z mokosza i ze wszystkich smarowideł do ciała z mokosza najbardziej lubię tak naprawdę konsystencję balsamów, bo one bardzo dobrze się rozsmarowują. Nie jest tak, że się marzą jakoś długo, jak niektóre naturalne kosmetyki, no bo jakby nie było, to są naturalne kosmetyki. Bardzo dobrze się wchłaniają, są dobre i dobrze nawilżają, dobrze działają, mają przyjemne, ładne zapachy. Też mocniejsze, ale nie takie hipermocne. Też potrafią się utrzymywać dłużej, ale są takie... Bo te z Ritualsa to one się aż tak wżerają w nozdrza, ja mam wrażenie. Ja na przykład jak się oklepię ręcznikiem, to ten ręcznik później bardzo długo ten zapach też utrzymuje.
A tutaj te zapachy są przyjemne, fajne. Mamy tutaj 180 ml, więc nie są to kosmetyki według mnie jakoś hiperwydajne i to jest fajne, bo ja nie lubię, bo się nudzę szybko. Także zużyłam i jeszcze wcześniej przed nim, znaczy zużyłam, no prawie zużyłam i jeszcze wcześniej przed nim zużyłam wersję żurawina. One mają różne składy, bo ja patrzyłam, tam są różne substancje, różne chyba jakieś tam olejki i tak dalej, takie dobre, że tak powiem, składniki, ale różne. Natomiast one wszystkie działają tak samo i zachowują się tak samo jak dla mnie. Wszystkie się wchłaniają, wszystkie się dobrze rozpracowują, dobrze nawilżają. Tutaj miałam właśnie żurawinową wersję, też bardzo przyjemna. I tak jak mówię, no taki słoiczek nie starcza mi na cały miesiąc, bo tu jest tylko 180 ml, ale dla samej przyjemności tych zapachów, tych konsystencji lubię je kupować po prostu. Także czekajcie, przełożymy sobie tak, że to, czego jeszcze nie zużyłam, żebym nie wywaliła przez przypadek, te dwie rzeczy odłożymy tam, a to będzie po tej stronie. Aha, Kierosław już chce wyjść znowu. Kolejna rzecz, a właściwie dwie rzeczy, to są... co się dzieje? Zostaw mi lampkę, kocie, no popatrzcie, no nie wytrzymam. Zostaw mi lampkę, dobrze, że go prąd nie kopnął, bo się zaczął łasić, słuchajcie, wtyczkę do kontaktu. No i widzieliście, jak migało światło. Dobra. Nie mogę ich dzisiaj, po prostu ich nie mogę. Mam ochotę ich zamknąć, ale wiem, żeby się darli i drapali. Mam ochotę zamknąć ich w łazience obu i niech tam siedzą, ale wiem, że będą, znaczy wiem, że będą. Przypuszczam, że by się darli w niebogłosy. Maciek skrzeczy, Kierosław jak Sissy Girl piszczy. Drapaliby. No, jakoś muszę z nimi dać radę. Miłosz zużył, a ja używam na zasadzie wąchania i przyjemnych zapachów. Dwa opakowania kryształków do kąpieli z Knajpa. Bardzo, bardzo lubię te zapachy. Miłosz lubi używać, bo tutaj mamy na przykład Goodbye Stress, to jest chyba najfajniejszy zapach, nasz ulubiony wspólnie. Jest piękny, relaksujący, jakiś taki... no nie wiem, coś cudownego po prostu. Water mint and rosemary, czyli rozmaryn i mięta jakaś tam. I on też barwi, właściwie te kryształki barwią wodę lekko na zielono. Tutaj to też nie jest jakoś hiper wydajne, ja i tak daje mniej niż się powinno. Właśnie bardziej dla tego zapachu i dla tego koloru, no ale to Miłosz tak lubi, żeby coś tam sobie było, nie? 500 gram mają. Także tutaj jest jeden, a tutaj jest taki Good Night. Swiss Stone Pine i Balsam Torchwood, czyli tutaj już tak, szwajcarska pienia i amyris. To był nieprzyjemny zapach, znaczy Miłoszowi nie przeszkadzał, ale ja tak jakby przyjemność czerpię właśnie z wąchania, bo to się rozchodzi po całej łazience, po całym mieszkaniu ten zapach, z wąchania tych różnych soli i kryształków do kąpieli. Ten był jakiś taki mdlący trochę. No, ale w każdym razie zużyte dwa, no on sobie lubi. Bardzo lubimy też te sole z Hagi. Miłosz się kąpać w nich, a ja wąchać. Moim zdaniem są fajniejsze, ale one są takie dosyć drogie też, bo one kosztują chyba około 5-6 dych, tak za też spore opakowanie, ale nie jakieś gigantyczne. Co jeszcze mam? Aha, słuchajcie, jeszcze jeden peeling zużyłam z Ritualsa. Ritual of Karma i ten zapach bardzo lubię. Aczkolwiek on mi został obrzydzony przez świeczkę z tej serii. Te świeczki są drogie i beznadziejne. W sensie ta, którą ja miałam, właśnie Ritual of Karma. Nie polecam Wam, nie wiem jak inne, ale ta karma, ten zapach karmy, raz, że był bardzo mało wyczuwalny, a jak już był wyczuwalny z tej świeczki, to on był inny, on był taki nieprzyjemny jakiś i beznadziejnie się też wypalała ta świeczka. Ja wiem, jak wypalać świeczki, ale to była tragedia po prostu. Ja ją wywaliłam, chyba i nawet nie skończyłam. Ale peeling uwielbiam. To jest z kolei peeling cukrowy, o ile dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy. Sugar, tak. Cukrowy peeling. Tu mamy taki fajny, rześki zapach lotosu i białej herbaty. Te peelingi generalnie są drogie i one nie są jakoś hiperwydajne, bo one mi wystarczają na 3-4 razy, ale jakiś czas temu gdzieś jakąś promocję dopadłam, pamiętam, na stronie Ritualsa i dużo tego zamówiłam, dlatego teraz mam i sobie zużywam. To jest peeling cukrowy, on jest, może rzeczywiście była jakaś taka różnica w trakcie używania między tamtym Ying a tym Karma, bo ten drobinki się szybciej rozpuszczały, a tamtym można było tak dłużej, wiecie, dłużej sobie popeelingować, pomasować, ale nie za szybko, po prostu szybciej. Też był bardzo przyjemny, też zostawiał przyjemny zapach, który potem długo było na skórze czuć. Także jeszcze jedno opakowanie. I
dalej, co mamy dalej? Zużyliśmy też, właściwie w większości ja, L'Oreal Professional Scalp Advanced szampon z kwasami AHA 3. Bardzo długo go zużywałam, dlatego że nie używałam go co każde mycie. Już mi się tak nie chce do końca tłumaczyć, ale chyba to zrobię. To jest szampon rypiący, rypacz tak zwany, według mnie przynajmniej, bardzo dobrze oczyszczający, odbijający włosy u nasady. No właśnie oczyszczający skórę głowy, taki, który sprawia, że te włosy długo wyglądają świeżo, skóra głowy też u mnie jest długo świeża. Natomiast ja tak czy siak co tydzień używam peelingu trychologicznego, więc też nie mam potrzeby non-stop myć tym głowy. Więc, że tak powiem, jak mamy cały tydzień, to tutaj jest weekend, kiedy robię peeling trychologiczny, później w środku tygodnia myję tym szamponem, a później znowu peeling trychologiczny. No więc długo, długo go zużywałam. Bardzo przyjemny, taki typowo kosmetyczny zapach, taki trochę jak szamponów przeciwłupieżowych, o coś takiego. Dermo Purifant, no ale on nie jest z tego co widzę przeciwłupieżowy chyba. Anti-grass oilness, przeciw przetłuszczającym się włosom i skórze głowy. Bardzo dobry szampon, taki właśnie, kiedy potrzebujemy do czyszczenia. Jak testowałam też różne inne szampony, bo przecież ja testuję szampony też bez kokamidopropyl betain, to jak coś nie grało, to mogłam sobie właśnie, jak na przykład był za mało oczyszczający szampon, to mogłam sobie tym szamponem myć pierwsze mycie, a drugim na przykład już drugie mycie tym delikatniejszym. No na różne sposoby go używałam. Mam kolejną butelkę. Jeszcze w tym momencie jej nie napoczęłam, bo akurat wjechały takie szampony, które znam, lubię i świetnie mi się sprawdzają, więc nie muszę mieć awaryjnie właśnie tego rypacza, bo wiem, że one dobrze mi doczyszczają skórę głowy, dobrze działają i na razie jeszcze nie otworzyłam, ale no na pewno otworzę za jakiś czas kolejne opakowanie. Pianka do mycia rąk, no ogólnie pianka do mycia, można różne rzeczy, części ciała umyć nią, ale ja używałam do rąk. Z Bath & Body Works Aromatherapy Orange and Ginger, czyli imbir i pomarańcza. I to jest najgorszy zapach z tych pianek, jaki wąchałam. W ogóle najgorszy zapach kosmetyku z Bath & Body Works, a sporo tych zapachów znam. To jest zapach, który najprościej mogę Wam powiedzieć o nim, że jest cierpki, gorzki, pikantny. I to, nie wiem czy kiedyś zdrowotnie, bo można tak robić zdrowotnie, żułyście imbir. Jak odetniecie sobie prawdziwego korzenia imbiru trochę i posiecie, no to to ma dobre działanie, nie? Takie zdrowotne, to jest naturalny taki antybiotyk też, z tego co kojarzę imbir. I generalnie smak surowego korzenia imbiru to jest ten zapach. I to jak do herbaty, czy do jakiegoś napoju, czy do ssania nawet, ten imbir jest ok, to do mycia rąk jakoś dla mnie to nie jest zapach kosmetyczny. On, to jest niby aromaterapia, ale on nie jest przyjemny, on jest po prostu był dla mnie nieprzyjemny. Jeżeli chodzi o działanie, to nie wysuszał rąk. Teraz mam piankę, nie pamiętam jaką wersję, ale dużo bardziej moim zdaniem ręce wysusza niż to, więc on pod względem pielęgnacyjnym, ona, ta pianka była spoko, ale do tego zapachu w żadnej postaci po prostu nie wrócę. No, jakiś taki gorzki, nieprzyjemny. Nie, nie. Już Kierosław się drze. Widzicie, parę minut temu wyszedł, już się drze z powrotem. I tak w koło Macieju. Co jeszcze udało się zużyć? Tutaj niestety nie do końca mi się wypaliła, bo mimo, że zapach uwielbiam, to jest świeczka, to jakoś tak paliłam ją, ona była bardzo mocna i paliłam ją po jednym knotku i nie do końca mi się dobrze wypaliła, ale stwierdziłam, że no, nie dam rady wszystkich tutaj zaświecić, zapalić tych knotków, bo wtedy była bardzo dusząca, mimo że zapach jest cudny, słuchajcie. Turquoise Waters, czyli turkusowe wody, no widzicie? Turkusowe wody, też z Bath & Body Works, taka duża świeca trzyknotowa, no tutaj, tak jak mówię, knotki się wypaliły, już końcówka się wypaliła tak, że niewiele się wypaliło dookoła i sporo tej świecy jeszcze zostało, znaczy sporo, no tyle pewnie zostało. One nigdy się tak idealnie, u mnie przynajmniej do końca, nie wypalają. Zapach jest naprawdę jak taki wodny, taki letni, piękny, no ale jako świeca to było troszkę dla mnie za mocne. Za karę, kara dla Kierosława, musi się z Wami przywitać, chociaż wcale nie mam na to ochoty. Wcale nie mam na to ochoty! I znowu będę cała załaskotana. Nie mam ochoty, mam ochotę dokuczać. Patrzcie, jakie uszy przypłaszczone. Niezadowolony. Teraz może się trochę zadowoli, ale też nie. Chce uciekać, jest zły. Patrzy na Maćka, który tam się myje grzecznie. Liże sobie ciapki tak między palcami i chce spierniczać. I jest wściekłym grubasem. Idź wściekły grubasie.
No, także mieliście Kirosławę. Dobra, jedziemy dalej. Żel pod prysznic, Shower Sonata, nawilżający żel do mycia ciała z Alchemy. Kiedyś gdzieś jakąś promkę wyczaiłam i kupiłam wtedy tonik. O, nawet jest tutaj też stempowany. Tonik i żel pod prysznic. Nie wiem, co mi szczeliło, żeby kupić taki drogi żel pod prysznic, bo on jest naprawdę drogi, 200 ml, a jest takim niczym. Tak naprawdę. Myje, nie wysusza, no jest nawilżający. Nie zauważyłam, żeby bardziej mi nawilżył skórę, ale nie zauważyłam, żeby jej też wysuszył. Ani się to nie pieniło jakoś dobrze. Zapach taki typowo kobiecy, znowu użyję tego słowa, generyczny, kosmetyczny, jakiś taki perfumiarski. Naprawdę, delikatny bardzo i jak potrzebujecie, taki trochę elegancki, ale taki totalnie generyczny, takie totalnie nic ten żel pod prysznic, po prostu totalnie nic. Jak ktoś, nie wiem, no nie wiem, nie wiem, po prostu kupiłam go z głupoty i na pewno go więcej nie kupię, bo moim zdaniem są żele pod prysznic tańsze, lepsze, ładniej pachnące. Alchemy to jest w ogóle dla mnie... Tak, ja wszystkie kosmetyki, których używałam oprócz tego toniku, chociaż ten tonik też, one są tak jakby drogie, a one. A już na przykład takie chyba serum, czy co to było? Ampułka, jakaś taki filtr, serum razem i tak dalej, ileś tam w jednym. To już w ogóle było okropne, a strasznie drogie. Także. Nie, to w sensie ten kosmetyk nic złego nie robił, ale po prostu był tak totalnie generyczny. Taki totalnie b, a za dużą kasę. I tutaj mam też tonik. Wlane w tym momencie jest do środka co innego, więc to nie jest oszukane denko, tylko po prostu pokażę Wam, co wlałam do środka. One Thing Coice Lacryma Jobi My One Seed Extract. Coś takiego. Miałam w takiej buteleczce. To jest też tonik taki chyba jedno- czy dwuskładnikowy. I po prostu wygodniej mi go obsikać, bo tu jest bardzo dobra pompka. Natomiast zużyłam ten tonik, to jest Don't React Microbiome, postbiotyczny tonik łagodzący do twarzy. Nawet nie wiem, co on tu miał. Ekstrakt z korzenia łopianu, hydrolat konopny, niacynamid, ekstrakt z jagód pieprzu tasmańskiego. Też nic. Kompletnie. Fakt, że jak umyłam twarz i miałam przesuszoną i sobie spsikałam, no to już nie była taka sucha. Ale były takie momenty, kiedy ten tonik mnie podrażniał po prostu. I tyle. I też. Zapach miał taki też generyczny bardzo. Nic. Po prostu nic. Dobrze się wchłaniał w miarę, o ile dobrze pamiętam, tak? Dobrze się w miarę wchłaniał, ale też chyba nie tak w 100%. Nie, w 100%. Tak, przy którejś tam z kolei warstwie się mniej wchłaniał. 150 ml też drogi jak fiksa. Nic szczególnego, po prostu nic szczególnego. Także to odkładam sobie też tutaj. To Wam tylko pokazałam, to zostanie po prostu do denka, jak zużyję całkiem ten kosmetyk, ale ja właśnie tak wrzucam, słuchajcie, takie opakowania, jak coś przelewam, żeby już czekało na denko i jak zużyję, to wtedy dopiero Wam o tym opowiem. Kolejna rzecz, to jest masakra. To jest szampon, który rozrypał mi skórę głowy. Czekajcie, bo już nie wytrzymam po prostu z tą sierścią. Rozwalił mi skórę głowy. Szampon Kundal, marka koreańska, która był na kosmetyki z Ameryki swego czasu. Nie wiem, czy ten sklep jeszcze istnieje. I jedna z Was właśnie zachwalała i kupiłam. Kupiłam dwa. Drugi zużyłam, słuchajcie, do prania. Zamiast proszku do prania. I świetnie prał. I większość tego też tak zużyłam, dlatego, że to był szampon, który niby nie ma kokamidopropylbetain, nie ma lauramidopropylbetain. Nie wiem, co on ma. To jest seria Honey and Macadamia, Basil and Citrus, Refreshing Shampoo. Ten drugi był jakiś róża angielska czy coś takiego. Ten szampon po prostu rozwalił mi na parę tygodni skórę głowy. Swędziała mnie. Łuszczyła mi się. Jakieś grudy mi się robiły. Po umyciu wrażenie było, że jest czysta skóra głowy, ale na następny dzień już miałam po prostu, już miałam jakiś syf taki na głowie. No i potem skończyło się to tym, że miałam łupież też. I tak poużywałam parę razy, zrobiłam nawet takie podejścia, że wiecie, przestałam i poużywałam czego innego, wróciłam w kółko to samo. Także coś okropnego. On zostanie,
To opakowanie zostawię jeszcze, bo jak za parę miesięcy będę kręciła, tu widzę, że coś pływa nawet w środku jeszcze. Jak będę kręciła o szamponach bez kokamido propylbetainu, to to będzie dobry przykład złego przykładu szamponu, więc to też zostaje tutaj. Jedziemy dalej. Co jeszcze zużyłam? Krem do twarzy Rich Moist Soothing Cream z Clairsa, taki 20-gramowy, niewielki, ale dosyć wydajny krem do twarzy. Znowu coś z ostrością widzę jest. Bardzo dobrze nawilżający. To jest krem, który ma w składzie, z tego co kojarzę, ceramidy, ale generalnie jest takim kremem czystym. Oryginalne, w sensie oryginalne, wielkoformatowe, normalnoformatowe, coś mi zaczynam być zmęczona już przez... O, poszli spać teraz. Ja już jestem wykończona, Ani, teraz. Jeden przy kaloryferze, drugi na pokrowcu od lampy. Super. I teraz jest chill, nie? Jak mnie wykończyli. Normalne opakowanie, takie normalny format ma 80 gram. Tu jest taki mniejszy, 20 gram, ale on też na długo starczy. To jest rewelacyjny krem, doskonale nawilżający. To jest rewelacyjny krem na jesień, na zimę. On nawilża, odżywia, sprawia, że ta skóra jest taka zabezpieczona. Bardzo, bardzo go lubię. Trochę słabiej się wchłania, ale przy właśnie jesieni, przy zimie moim zdaniem jest świetny. To jest Rich Moist Soothing. To taki głęboko nawadniający, nawilżający, moist, jest ta wilgoć taka, nie? Soothing, łagodzący krem, on też właśnie jest taki łagodzący, wszystko pięknie domykał, no tylko nie wchłania się idealnie, ale ja go też lubię i lubiłam właściwie, bo jeszcze mam kolejne opakowanie. Lubię go tak dużo dać, dużo, bo on jest taki... fajnie, także ja go nieraz Wam polecałam, zdękowałam kolejny, że tak powiem. I tutaj rzecz, która też była taka, jest, ale jakoby jej nie było, co jest dziwne, ale mogłam popełnić błąd, słuchajcie. Kiedyś miałam próbkę Sleeping Beauty od Anwen. I teraz tak, ja kupiłam tutaj do średniej porowatości. To jest maska do włosów o średniej porowatości. Może ja miałam próbkę do wysokoporowatych włosów. Bo pamiętam, że ta próbka zrobiła efekt wow. Ale może to było też dlatego, że wtedy w ogóle praktycznie się włosami nie interesowałam, więc tak naprawdę zero efektu kontra jakiś efekt to już było dla mnie efekt wow. Natomiast kupiłam tę maskę właśnie Anwen, bo to jest marka Anwen, Sleeping Beauty i... Nie używam jej, bo jej można używać, w sensie używam jej, nie używam jej tak, jak tutaj można jej używać. Są trzy sposoby użycia. Nakładacie na suche włosy turban i idziecie spać. No, no way, w życiu bym tak z czymś takim na włosach nie poszła spać. Druga, no i potem rano myjecie szamponem. Drugi sposób, jako tradycyjna maska, nałóż na umyte wilgotne włosy od 3 do 30 minut, a następnie spłucz. Używam jej też tak. Ale używałam jej też do, w większości zresztą, do emulgowania oleju po prostu. Bo ta maska dla mnie nie robiła nic. Sprawiała tylko, że się włosy lepiej rozczesują. Ale miałam wrażenie, że te włosy są nawet nie bardziej błyszczące, tylko w drugą stronę, że one są bardziej matowe. One były jakieś takie, jakby było ich więcej, ale były matowe. Więc nie wrócę po prostu. Nie wrócę. Kolejna rzecz. Żel pod prysznic Dziki Jaśmin. To jest fajna seria, słuchajcie, z The Body Shopu. To jest bardzo przyjemny zapach. Cudowny. Też taki... To też można porównać z zapachem takich kobiecych perfum, ale takich bardziej jesiennych, trochę głębszych. Właśnie mamy tutaj te nuty jaśminu, fiołka, z tego co widzę, białego irysa. No bardzo, bardzo przyjemny zapach. Ale taki powiedziałabym też na wiosnę. Nie ma tutaj za dużo świeżości, jest to taki typowo kwiatowy, głębszy zapach. Trochę w takiej kategorii jak zapach lilii, o. Bardzo przyjemny, bardzo fajny żel pod prysznic, bardzo wydajny, świetnie się pieniący, niewysuszający skóry, też przyjemnie pachnący pod prysznicem, 250 ml. I ten zapach był taki, no właśnie ciekawy, nie? Bo tak jak mówiłam, że ten z Alchemy był generyczny, tak ten był po prostu... Ciekawy, taki przyjemny do używania, ale bardzo też kobiecy, od razu Wam mówię. Także coś takiego zużyliśmy też. Kolejna rzecz, mój standard Make Me Bio, czyli woda różana, tak naprawdę hydrolat po prostu można powiedzieć, bo tutaj mamy tylko wodę różaną w składzie. I ja Wam nieraz mówiłam, że ja tego używam po prostu pomiędzy poszczególnymi etapami pielęgnacji, żeby lepiej się wchłaniały kosmetyki. Można też tego używać jako tonik, można tego używać jako podkład pod olejowanie, można psikać wszędzie ciało i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę no, na różne sposoby tego używam. I powiem Wam tak, że uwielbiam i na pewno do tego wrócę. Tutaj mamy też różany zapach, jak ktoś nie lubi, no to
To nie dla niego. O, już teraz. Teraz pachnie, słuchajcie, bo nie, nie jest jeszcze po dacie ważności, bo on był do końca grudnia, widzę, ważny. Ale pachnie taką, jakbyście zasuszoną różyczkę damasceńską powąchały, tak. A w trakcie używania on pachniał jak takie świeże róże. Także bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk, cudownie się wchłania. On też nawilża, on ma działanie właśnie nawilżające, chyba też łagodzące odżywienie i wygładzenie skóry. I oczyszczenie tutaj nawet widzę. Możesz używać jako toniku, przed nałożeniem kremu, jako maseczkę, kiedy wymieszasz z glinką i tak dalej. Także bardzo fajny kosmetyk, na pewno do niego wrócę, ale chciałam troszeczkę odmiany i kupiłam sobie po prostu trzy inne hydrolaty, które... Marek, które też po prostu lubię. I tutaj właśnie bardzo szybko go zużyłam, bo go bardzo lubię. Hydrolat kwiat kocanki włoskiej z Nature Queen. Dlaczego go bardzo lubię? Dlatego, że on pachnie siankiem. To już Wam wielokrotnie mówiłam. To jest zapach nie dla każdego. To jest zapach dla koneserów. Dla koneserów zapachów, wiecie, rowu melioracyjnego, sianka, jakiejś zgniłowacizn i tak dalej. Ale naprawdę, to mi się kojarzy z dzieciństwem i ze stodołą mojego dziadka, z sianem, skakaniem, po tym sianie, ganianie z psami, z kotami, właśnie po tym sianie. Więc za każdym razem, jak psikałam, to było dla mnie to takie... takie bardzo, bardzo przyjemne. Też fajny hydrolat. Jakie on w ogóle ma mieć działanie? Bo ja tak jakby aż nie zwracam nawet uwagi na to, jakie one mają mieć działanie, bo... dla mnie mają po prostu sprawiać, że kosmetyki się lepiej wchłaniają i ewentualnie coś tam nawilżać. Zadba o cerę naczynkową oraz wrażliwą, właściwości uszczelniające i obkurczające naczynka. Ja mam czasami popękane naczynka, więc w sumie dobrze. Sprawdzi się w przypadku cer ze skłonnością do zaczerwienień, a także na okolicy oczu ze skłonnościami do pojawienia się opuchnięć i zasinień. Przyspiesza leczenie siniaków, zaczerwienień i krwiaków. O, widzicie, działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i łagodzące. No, no to także tak. To jest jeden z moich ulubionych też hydrolatów ze względu na zapach, bo dla mnie, ja nie widzę jakichś tam różnic wielkich w działaniu tych hydrolatów, a ja bardziej tak właśnie zapachowo. Ja zresztą jestem takim nosem strasznie. Ja bardzo dużo nosem wybieram. Także uwielbiam. Kolejne opakowanie, nie wiem już, które w tym momencie, piąte, może szóste. Bundy Trycho Aesthetic Trycho Peeling, czyli peeling trychologiczny do skóry głowy, złuszczający, tak jak Wam mówiłam w przypadku właśnie tego szamponu. Używam raz na tydzień, uwielbiam tą butelkę. Tę butelkę. Uwielbiam taką jak arszenik niebieską, cudna jest. Szkoda, że nie mają takich etykiet do zrywania i jakiejś, chociaż nie, oryginalnie jest zakrętka jeszcze, ale takich etykiet do zrywania, to ja bym sobie wtedy, wiecie, wyczyściła z takiej etykiety i coś w tym trzymała, bo po prostu ja uwielbiam od zawsze, od dziecka, zbierałam na przykład szkiełka różne kolorowe. No, także uwielbiam. I to jest peeling, który nie ma alkoholu na początku składu i nic mi złego nie robi, a bardzo dobrze działa. Po nim rzeczywiście skóra głowy jest taka odświeżona. Ja go trzymam tam 10 minut, tyle ile trzeba. Bo tu jest, widzę, do 10 minut. Po upływie 10 minut umyj głowę trycho szamponem. No, nie, bo ma kokamidopropyl, bo też sprawdzałam. I skóra głowy jest taka odświeżona, włosy są odbite u nasady i rzeczywiście jest ta świeżość, czuć to odczyszczenie, doczyszczenie skóry głowy właśnie po użyciu tego kosmetyku. Także to Wam bardzo serdecznie polecam. Próbowałam, jeżeli chciałbyście mi polecać ten Radical, próbowałam. Zrobił mi bandżaj na miesiąc na skórze głowy, bo tam jest alkohol zaraz na początku składu, więc coś okropnego. Też kiedyś wywaliłam chyba cały, był w dęku. Dobra, jedziemy dalej. Tonik właściwie chyba to jest esencja, tak. Figowa esencja marki I'm From, małe opakowanie 30 ml. I ja już swego czasu, pewnie z dwa dęka temu, pokazywałam Wam taką samą buteleczkę, bo miałam dwie. I wtedy mówiłam, że fajne, spoko, ale chyba nie kupiłabym dużego opakowania. I nie wiem czemu, ale teraz jak używałam, to stwierdziłam, że na przyszły rok, na jesień i na zimę przyda mi się duże opakowanie. Bo jakoś tak spodobało mi się. Bardzo fajne. To jest takie, to jest jakby tonik. Ja tego używałam jako toniku albo na tonik też. Też zależy, z czym po prostu zestawimy, nie? Z jakim innym kosmetykiem to też będzie inaczej się zachowywał. Taki lekko tłustawy, bezzapachowy, figowy właśnie. Lekko tłustawy, ale to jest
coś, co bardzo, bardzo dobrze tak jakby odżywia cerę. I on też mi się sprawdzał przy takim mocniejszym przesuszu, przy retinalu, albo do domknięcia właśnie, bo to też jest taki kosmetyk czysty, bez żadnych substancji, takich, które by mogły wejść w reakcję z innymi substancjami. Myślę, że wrócę. Może nie wiem, czy na zimę przyszłego roku, bo też jakiś tam zapas mam różnych toników, które też chcę pozużywać, ale na pewno do tego kosmetyku kiedyś wrócę i też Wam polecam. Dla cer suchych, myślę, czy bardzo suchych. Dla bardzo suchych to może być zbawienny kosmetyk, także bardzo fajnie. Jednak zmieniłam zdanie w sensie tak na plus, że dużo bardziej mi się spodobał po zużyciu tego drugiego opakowanka. Co tutaj jeszcze mamy? Zużyłam również, słuchajcie, Semilaka top. Akurat jeżeli chodzi o takie rzeczy do paznokci, to topy i bazy to są takie rzeczy, które zużywam do końca, o dziwo. No i właśnie tutaj miałam taki zwykły top z Semilaka. Spoko, błyszczały się paznokcie, ścierał się tak standardowo, nic złego nie robił, nie zmieniał jakoś koloru, dobrze się utwardzał w lampie, więc no gicik, po prostu. Kolejna rzecz, słuchajcie, Algo Pure Sensum Mare, trochę urąbane jest to opakowanie. Sensum Mare Algo Pure, żel, ten taki słynny żel marki Sensum Mare Algo Pure, właśnie z algami, tutaj z wodą z lodowca norweskiego. Co jeszcze tutaj mamy? Składniki myjące delikatne, kompleks pięciu alg morskich. Bardzo przyjemny żel do mycia twarzy, aczkolwiek zawiódł mnie troszkę jego zapach, bo jest taki. Spodziewałabym się czego innego, ale z kolei on jest taki naturalny, nie ingerujący, nie drażniący w żaden sposób, więc przyjemny. Bardzo delikatny, ale moim zdaniem dobrze domywający twarz żel pod prysznic. Żel do mycia twarzy, bo ja go używałam nawet też po, wiecie, oczyszczeniu jakimś masłem, czy tam olejkiem, czy płynem micelarnym i potem zmywanie resztek makijażu. Nie robi żadnego problemu. Jedyne co, to on ma trochę taką konsystencję, taką, że ciężko mi ją zmyć i przez to dłużej myję, bardziej pocieram twarz, bo zostawia taką troszeczkę śliskość na twarzy i wydaje mi się, że przez to tak bardziej mechanicznie, może nie tyle podrażniam, ale więcej muszę popocierać tą twarz. Nie jest tak, że on się, wiecie, polejecie wodą na przykład pod prysznicem i on się spłucze i tylko trochę potrzecie, tylko jego musiałam tak go ścierać, więc. To może nie było idealne, ale generalnie super. Mój młody też używał. On ma, wiecie, taką młodzieńczą cerę, 13-letnią prawie. Już gdzieś tam pierwsze niedoskonałości się zaczynają malutkie pojawiać, ale jest to wciąż taka delikatna cera, której nie chciałabym drażnić. Tak jak, nie wiem jak za waszych czasów, ale ja pamiętam jakieś takie hardkorowe żele do mycia twarzy z moich czasów. To przecież każda dziewczyna chciała używać już kosmetyków, nie? I tak dalej. I tak jak sobie pomyślę, Boże, czego my używałyśmy, no to masakra. A teraz jak mam możliwość zadbać o to, żeby nauczyć syna takiej pielęgnacji, żeby to był w którymś momencie życia mężczyzna, który ogarnia i dla siebie, i może dla swojej kobiety, no to czemu nie, nie? Także spoko. I chyba mam jeszcze opakowanie jedno w zapasach, bo pamiętam, że jedno kupiłam i jedno dostałam w PR-ze i chyba jeszcze mam jedno opakowanie, więc też zużyjemy z przyjemnością. Ale nie jest to tak jakby mój pierwszy wybór. Jest świetny, ale nie jest pierwszym wyborem. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. No bo to jest świetny żel, ale nie jest pierwszym wyborem. Jedziemy dalej, słuchajcie. Co zużyłam jeszcze? Misha Perfect Cover. No tutaj się rozbymlał, bo ja go rozcięłam, to było głupie, słuchajcie, bo potem wszystko się brudzi i ciężko wyciągnąć. Krem BB Misha Perfect Cover, odcień 23. Powiem Wam, że już pod koniec używania był dla mnie za ciemny teraz. Ja myślałam, że ja się w ogóle nie opaliłam w lecie. A się okazało, że się opaliłam, bo był przez całe lato dobry, a później stał się za ciemny. No ale go zużyłam, mieszałam też z jaśniejszym odcieniem. To jest mój święty graal Misha Perfect Cover BB Cream, Krem BB, który wygląda przepięknie, jak się go nałoży na twarzy. Cudownie. Z pudrem z Clarins, tym Blur Super Powder, tak? Blur Super Powder, tak. One tworzą cudowne duo. No, tamten puder tak utrzymuje w ryzach ten krem BB i tak dalej. Ale powiem Wam, że on jest dla mnie nawet lepszy na te chłodniejsze miesiące, bo on jest taki. On nie jest ciężki w żaden sposób, ale. W lecie trochę szybko się na mnie wyświeca. Natomiast na te chłodniejsze miesiące teraz też używam tylko jaśniejszego odcienia. Nawet mam dzisiaj na twarzy. Na te chłodniejsze miesiące się trochę lepiej po prostu sprawdza, ale to jest mój święty graal. Tak czy siak, to jak on pięknie wyrównuje koloryt twarzy. On ma super krycie też.
Coś cudownego. Ja kocham, uwielbiam i zasłużone są wszystkie zachwyty, które w internecie słyszycie na temat tego kremu BB. Przynajmniej w moim wypadku są zasłużone, bo może do jakiejś tłustej cery to on być beznadziejny, wiadomo, ale ja mam taką normalną w kierunku, może suchej momentami. No, także dobra, jedziemy dalej. Co jeszcze zużyłam? Bo teraz, słuchajcie, mam te opakowania, które muszę zostawić, a tu mi się, o właśnie, walają mi się jeszcze takie małe pierdoły. To Wam pokażę. Elixir Botanic, krem z Yves Rocher, taka mała próbka 7 ml. I chyba w ostatnim denku pokazywałam Wam też, tylko że inny, który był spoko, a to jest krem, który po prostu się tragicznie roluje. Nieważne co robię, nieważne z czym go łączę, tragicznie rolujący się krem. On się nawet na dekolcie potrafił zrolować, więc tak naprawdę nie ma o czym mówić, beznadzieja. Kredka Eveline Micro Precise Brow Pencil Eveline odcień Taupe. Czy taupe? Możecie mi pisać 100 razy, ja nigdy nie będę wiedziała. To jest jedna z tych rzeczy, których nie mogę zapamiętać. Taupe czy taupe? Wy mi piszecie za każdym razem, jak to mówię, ale ja nie mogę tego zapamiętać. Mój mózg tego nie jest w stanie przetrawić. Jakoś nie wiem dlaczego. To jest najlepsza kredka do brwi. Eveline tutaj zrobiła świetną robotę i mam nadzieję, że nigdy tej kredki nie przestaną produkować. Odcień jest idealny do moich brwi. Dzisiaj niestety jej nie mam na brwiach. Odcień jest idealny do moich brwi. Ona jest cieniutka, no to dziubek, widzicie? Tylko możecie dziubek zobaczyć. Ona jest cieniuteńka, ona jest bardzo precyzyjna, tak jak sama nazwa wskazuje. Doskonała, nie za bardzo woskowa, nie za miękka, nie za twarda. No po prostu to jest taka kredka idealna jak dla mnie. I ten, zauważyłam, odcień taupe też pasuje wielu osobom, bo u wielu osób na przykład w dękach widzę tę kredkę, mimo że wydają się na przykład ciemniejszej karnacji, czy jaśniejszej i tak dalej. No jest taki dosyć chyba uniwersalny, rewelacyjny. Jedyna wada tego kosmetyku to jest to, że on bardzo szybko się zużywa, bo to jest cienka kredeczka, jest jej niedużo, więc gdy chcemy na przykład całe brwi nią zrobić, no to zużycie jest naprawdę bardzo, bardzo ekspresowe. Co jeszcze tutaj mam? Dwa zapachy. Black Opium. Miałam duże opakowanie, w zeszłym roku skończyłam i w Saint Laurent biał Black Opium, bla, 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 bla. Black Opium. Bardzo przyjemny zapach, doskonale skomponowany i doskonale zgrany z moim pH, bo to jest zapach, który inni ode mnie czują, ale ja go nie czuję, chyba że się powącham, jak się psiknę gdzieś po włosach i tak dalej, więc tak jak powinno być. Trwałość powiedziałabym, że jest średnia, ale zapach jest też, znowu, to jest dzisiaj słowo klucz, generyczny. Dla mnie to jest generyczny zapach, nie ma w sobie nic wyjątkowego, nie jest to zapach, koło kogoś przechodzę i poczuję go, to wow, jaki fajny zapach. Nie, to jest taki zapach, o, pachniesz i tyle. No, co, czymś tam pachniesz, nie? Także na pewno do niego nie wrócę. No chyba, żebym gdzieś dostała, to bym zużyła, ale na pewno do niego nie wrócę tak, żeby go sobie kupić. Ja wolę bardzo charakterystyczne takie zapachy i najbardziej lubię gamy zapachowe z lat 90. tak naprawdę, bo wtedy jako dziecko interesowałam się perfumami, stare amerykańskie Vogue jakieś wąchałam, znaczy stare, no teraz stare, amerykańskie Vogue te pocierałam i tak dalej, znałam dużo zapachów, taka wiecie, szczyluwa w podstawówce. I to jest, że tak powiem, nie ta kategoria zapachowa. Mam wrażenie, że tak jak wszystko się pogarsza, tak samo zapachy komponowane są coraz takie bardziej inne po prostu. I tutaj miałam jeszcze Spice Bomb, słuchajcie, Infrared od Victor & Rolf. Ja nie wiem, czy to był zapach damski w ogóle. Wydaje mi się, że damski. Ja go dostałam jako próbkę damską, tu nie piszę nic for men. Ale to był zapach, który to naprawdę nieprzyjemnie było mi zużywać, bo on... To jest zapach taki jakiś pieprzny, ale jak taka znowu przeciętna męska woda kolońska. Naprawdę. Ale damski. Nie wiem. Trzymał się długo niestety. Czuć go było przez cały dzień później. Ale nie. To na pewno nie jest zapach, który bym sobie kupiła. Kolejny kosmetyk. Unique. Serum z drzewa herbacianego. Z wyciągiem z drzewa herbacianego. To jest serum łagodzące, rozjaśniające, ono ma też niacynamid. Widzę tutaj Moisturizing, Powerful Relief. Bardzo fajne serum, dobrze się wchłaniające, to mu trzeba przyznać, nie w 100%, ale bardzo dobrze się wchłaniające. O takim neutralnym zapachu, można nawet powiedzieć, że ono jest bezzapachowe. No ja tam coś czuję, ale nie nazwałabym tego zapachem. Dobre serum, ale też nie robiące efektu wow, ale po prostu dobre. Ja pamiętam, że miałam kiedyś małą wersję, małe opakowanie i wtedy
Bardzo mi się podobało, natomiast było to już lata temu, myślę, że spokojnie z 3 lata temu. I nie miałam takiej przerobionej ilości kosmetyków koreańskich i polskich przetestowanej. I wtedy może dlatego zrobiło to na mnie takie wrażenie wow, a teraz jak mam dużo innych znam kosmetyków, to jest po prostu takie no, przeciętne, powiedziałabym. Co muszę zauważyć, to, że w trakcie używania w ogóle nie miałam żadnych jakichś takich większych wyprysków, czy w jakichś momentach cyklu. Może to w ten sposób działało, nie wiem, no bo drzewo herbaciane jednak też właśnie tak działa, nie? Ale nie jest to coś, co, no właśnie, robi efekt wow, więc sobie zużyłam, fajnie, spoko. Czy kiedyś wrócę? To jest taki kosmetyk, że mogę wrócić, bo jest neutralny totalnie, ale mogę nie wracać i co innego używać. Żelowa konsystencja, tutaj mamy 50 ml, więc to jest większe opakowanie, był wydajny, ja używałam do twarzy, szyi, dekoltu. No i chyba 1,5 miesiąca używałam tego, więc no, dosyć, dosyć. I to do twarzy, szyi i dekoltu. O, wszystko leci teraz. Dobra. I chyba ostatnia rzecz, tak, bo zostaną już tutaj tylko ten szampon i to, czego jeszcze nie zużyłam. Givenchy, puder do twarzy. Puder do twarzy Prism Libre, prasowany odcień 2, czyli ten taki najbardziej popularny chyba. Satin Blanc. Tak Wam pokażę. Jest dęko. Ale ja go nie zużyłam w ten sposób, bo on jest prasowany i on miał tendencję do tego, żeby się wyświecać z wierzchu, więc ciężko go się nabierało. Ja w którymś momencie się wkurzyłam, pogniotłam go, przesypałam do słoiczka, rozbiłam tak jakby, wiecie, rozmiażdżyłam, żeby to był puder sypki. I tak go zużyłam. Natomiast zużywałam go głównie po domu, zużywałam go w te dni, kiedy nakładałam tylko filtr na twarz i musiałam go jakoś przypudrować, bo mam filtr taki, który muszę przypudrowywać, bo się bym przykleiła do podłogi, ściany i wszędzie. Ja go po domu właśnie używam i domykałam tym pudrem. I wiecie co, to jest kuriozalne, ale to połączenie naprawdę dobrze się sprawdzało. Ten puder jest diabelnie drogi i nigdy mi się dobrze nie sprawdzał. Czy z podkładem, który kocham z tej samej serii, który jest rewelacyjny, czy z innymi podkładami, no on po prostu sprawia, że wszystko bardzo szybko mi się wyświecało. On ma piękny efekt, jak go nałożymy, bo on jest niewidoczny, totalnie niewidoczny i twarz jest taka aksamitna, taka no piękna po prostu. Tylko, że u mnie po jakimś czasie to jest masło. Także no, stwierdziłam, że nie będę się męczyć, nie będę go używać, trochę szkoda, bo drogi, nie? Więc takie no, sknerstwo trochę. Nie będę go używać, bo jak jadę do galerii i ja ponagrywam coś i potem przychodzę do przymierzalni, żeby Wam pokazać ubranie, ja się świecę jak psu, wiadomo co, no to bez sensu. Ale no właśnie, i zaczęłam go używać z samym męczącym filtrem, męczący puder i to połączenie potrafiło mi właściwie trzymać cały dzień w miarę utrwalone wszystko, więc ja nie wiem o co chodzi. No, ale to dwa męczące kosmetyki dodane dały spoko efekt, więc chociaż tyle dobrze. Ale zużyłam. Przypuszczam, że jakbym nie wyciągnęła z wypraski, to bym go jeszcze używała milion lat. I bym się wkurzała i frustrowała, a tak właśnie go szybko załatwiłam. Na pewno do niego nie wrócę, bo on kosztuje chyba z 200, może teraz nawet i więcej, a no, puder z Clarisse za 20 parę złotych dla mnie jest... Ja wiem, że ja cały czas o tym pudrze z Clarisse gadam, a on naprawdę jest po prostu najlepszy i bije na głowę te nawet drogie marki. Dla mnie, na mojej cerze. Także słuchajcie, koniec, pokazuję Wam, jest koniec. Tutaj są te dwie rzeczy, które już wcześniej mówiłam, że muszą zostać opakowania. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że miło spędziliście ze mną czas. Dzisiaj miałam bardzo słowotok, aż raz, że mnie koty zmęczyły, dwa, że sama się zmęczyłam już tym ględzeniem. I mam nadzieję, że Was nie zmęczyłam, że Wy miło spędziliście ze mną czas. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!